Dzień dobry, zajmujemy się teraz dziejami apostolskimi, rozdział 8, szósta część. Najpierw przeczytamy tekst. A Saul zgadzał się na jego zabicie i stało się tego dnia wielkie prześladowanie przeciwko zgromadzeniu w Jerozolimie i rozproszyli się wszyscy po krainach Judei i Samarii z wyjątkiem apostołów. I pobożni mężowie pogrzebali Szczepana i bardzo lamentowali nad nim. A Saul tępił zgromadzenie, wchodząc do domów i wywlekając mężczyzn i kobiety, wydawał ich do więzienia. Ci więc, którzy rozproszyli się, rozeszli się, głosząc Ewangelię. A Filip, gdy podszedł do miasta Samarii, głosił im Chrystusa. A lud jednomyślnie lgnął do tego, co mówił Filip, słysząc i widząc cuda, które czynił. Bo duchy nieczyste wychodziły z wielu, którzy je mieli, wołając wielkim głosem, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. I nastała w tym mieście wielka radość, a był pewien mąż o imieniu Szymon, który przedtem w tym mieście zajmował się magią i wprawiał w zdumienie lud Samarii, mówiąc o sobie, że jest kimś wielkim. Do którego lgnęli wszyscy, od najmniejszego aż do największego, mówiąc, ten jest ową wielką mocą Bożą. A lgnęli do niego dlatego, bo od dłuższego czasu wprawiał ich w zdumienie swoją magią. A gdy uwierzyli Filipowi głoszącemu Ewangelię o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić mężczyźni i kobiety. Także sam Szymon uwierzył i dał się ochrzcić, a trzymając się Filipa, widział znaki i wielkie cuda, które się działy, zdumiewał się. A apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, gdy usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana, którzy, gdy tam przyszli, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego, bo jeszcze nie zstąpił na żadnego z nich, ale byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni brali Ducha Świętego. A Szymon, widząc, że przez wkładanie rąk apostołów jest dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze. Mówiąc, dajcie im mnie tę. Mówiąc, dajcie im mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, wziął Ducha Świętego. Ale Piotr mu powiedział, srebro twoje niech będzie z tobą ku zgubie, gdyż sądziłeś, że dar Boży może być nabyty za pieniądze. Nie ma dla ciebie cząstki ani dziedzictwa w tym słowie, bo serce twoje nie jest szczere przed obliczem Boga. Dlatego upamiętaj się ze swojej złości i proś Boga, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł twojego serca, bo widzę, że jesteś gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Wtedy odpowiedział Szymon, módlcie się za mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście. A oni, gdy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, wrócili do Jerozolimy, także w wielu miasteczkach Samarytan głosili Ewangelię. A anioł Pana powiedział do Filipa, mówiąc, stań i idź ku południowi. Na drogę, która z Jerozolimy biegnie w dół ku Gazie, jest to droga pustynna. A on wstał i poszedł. A oto mąż Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowy Etiopii, Kandake, który był nad całym jej skarbcem, przyjechał do Jerozolimy, aby oddać cześć. A gdy wracał, siedząc na swoim wozie, odczytywał proroka Izajasza i powiedział duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał go odczytującego proroka Izajasza i powiedział, czy rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział, jak mogę, jeśli mi nikt nie wyłoży. I prosił Filipa, aby wszedł i z nim usiadł. A miejsce pisma, które odczytywał, było te. Jak owca na zabicie dał się prowadzić i milczał, jak baranek przed tym, który go strzyże, tak on nie otwiera swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a kto opowie o jego rodzie? Bo zabrane z ziemi było jego życie. A eunuch, odpowiadając Filipowi, powiedział, proszę cię, o kim to mówi prorok? O sobie samym czy o kimś innym?
A Filip otworzył swoje usta i zaczął od tego pisma głosić mu dobrą nowinę o Jezusie. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i powiedział eunuch: oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym nie został ochrzczony. I kazał, aby zatrzymano wóz i weszli obydwaj do wody, Filip i eunuch, i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, porwał Filipa duch pański i eunuch nie widział go więcej i jechał więc swoją drogą, radując się. A Filip znalazł się w Azocie i przechodząc przez wszystkie miasta opowiadał Ewangelię, aż przyszedł do Cezarei. Mieliśmy przed sobą zstąpienie Ducha Świętego i jego chrzest oczekujących świętych tworzących zgromadzenie, Kościół, ciało Chrystusa i Dom Boży. Widzieliśmy również, że przez głoszenie Ewangelii około 3000 Żydów zostało przyprowadzonych do nowego kręgu błogosławieństwa. Następne rozdziały od 3 do 7 ukazują kontynuację starań do narodu izraelskiego. Piotr obiecał im ze strony Boga, że jeżeli będą pokutować, ich grzechy zostaną zmazane. Nadejdą czasy odświeżenia od Jahwe, a On pośle do nich Jezusa. Ich traktowanie Szczepana było punktem kulminacyjnym odrzucenia przez nich świadectwa. Wyrzucili go i ukamienowali, wysyłając posłańca za Panem, mówiąc, tak jak w Łukasza, czytamy 19 rozdział, 14 werset. Nie chcemy, aby ten człowiek panował nad nami. Łukasza 19, 14. W tym rozdziale widzimy, że dzieło Boże rozszerza się i dociera do Samarytan. To było całkiem zgodne z Pańskim Słowem w Dziejach Apostolskich od 1 rozdział, 8 werset, gdzie było powiedziane, żeby głosić Słowo po wszystkich prowincjach, a nie tylko w Jerozolimie. Chociaż 12 nie było chociaż 12 nie było rozproszonych i gniew nieprzyjaciela był bezpośrednią przyczyną tego rozprzestrzeniania się Ewangelii. W czasie śmierci Szczepana, i tutaj widzimy, jest wyraźnie powiedziane, powstało wielkie prześladowanie przeciwko Kościołowi, który był w Jerozolimie i wszyscy oni zostali rozproszeni po całej Judei i Samarii, z wyjątkiem apostołów. Dziwnym jest, że 12, którzy byli na czele świadectwa, a w konsekwencji szczególnymi obiektami wrogiej złości, mogli pozostać. Jest to słuszne pytanie, czy oni nie powinni byli pójść gdzie indziej z Ewangelią? Pan powiedział im w Mateusza 10 rozdział, to jest właśnie to. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. On również ustanowił jako ogólną zasadę na długo przedtem, gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Mateusza 10:23. Zasada ta była później wyraźnie realizowana przez Pawła i jego towarzyszy, nawet do strząśnięcia prochu z ich stóp. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, 6 werset, oraz w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, od 10 do 14 wersetu. Jednakże Bóg w swej mądrości uczynił ważny użytek z ich, to znaczy z apostołów, obecności w Jerozolimie. Jak to obecnie zobaczymy, wzniecając prześladowania dla Kościoła, wróg jak często wcześniej i później przesadził. Doprowadziło to jedynie do rozprzestrzenienia się prawdy, ponieważ ci, którzy byli rozproszeni, chodzili wszędzie głosząc słowo. Szatan nigdy tego nie zamierzał. Jego celem było stłumienie, a nie rozprzestrzenianie świadectwa. Podobny stan rzeczy widzimy Filipian, 1 rozdział. Szatanowi udało się uwięzić Pawła, co na pierwszy rzut oka było prawdziwym nieszczęściem, ale łatwo zobaczyć, jak Bóg przez to przeszedł. Apostoł mógł mówić o Chrystusie w miejscach, do których nie mógł się udać w zwykły sposób, a poza tym wielu braci w Panu, którzy być może milczeli w jego obecności, było odważnych pod jego nieobecność, aby głosić słowo bez obawy.
Werset 4 Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, wywołał wiele dyskusji w czasach dawnych i współczesnych. Trudnością dla niektórych jest to, że święci jako ogólna klasa powinni być przedstawiani jako głoszący słowo. Łatwo przyznać, że jest to poważny werset dla oficjalizmu, ale jest to prawda Boża i gdyby tradycyjne idee nie zaciemniały umysłów, wszyscy, którzy noszą imię Pana, zrozumieliby ją. Prostym faktem jest, że wszyscy przedstawili to, co wiedzieli o Panu Jezusie. Każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny, aby to czynić, na ile Bóg da łaskę i sposobność, chociaż nie jest zaprzeczone, że są specjalne dary od Chrystusa jako ewangelistów i tym podobne. Ale w tych nie ma miejsca dla człowieka. To w niebo wstąpiony Pan daje, słudzy są odpowiedzialni tylko przed Nim, a Kościół jest tylko odbiorcą błogosławieństwa. Wśród tych rozproszonych, którzy głosili, Filip jest szczególnie zauważony przez ducha. Tutaj możemy przeczytać, że Filip zszedł do pewnego miasta w Samarii i głosił im Chrystusa. Robotnik ten był jednym z siedmiu, którzy zostali wyznaczeni do rozdzielenia hojności, rozdzielania hojności Kościoła w Jerozolimie. Nie ma żadnego związku pomiędzy urzędem diakona a darem ewangelisty, poza tym, że w ogólny sposób ci, którzy dobrze używali urzędu diakona, nabywają sobie dobrego stopnia i wielkiej śmiałości wierze, która jest w Chrystusie Jezusie, o czym czytamy w 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 13 werset. Współczesne pojęcie diakona wyznaczonego do czytania świętych pism i homilii w kościele i tym podobne i do głoszenia kazań, jeśli zostanie do tego dopuszczony przez biskupa, są w przeciwieństwie do kapłana wyświęconego do odpuszczania grzechów i udzielania świętych sakramentów, nie istniało w czasach apostolskich. Jako diakon Filip był wybrany przez zgromadzenie i mianowany przez apostołów jako ewangelista, o którym Duch Święty gdzie indziej wyraźnie oświadcza, że nim był, otrzymał swój dar od Chrystusa. Ani Kościół, ani apostołowie nie mieli nic do powiedzenia lub zrobienia w tej sprawie. Dzieje Apostolskie, 21 rozdział, 8 werset mówi o tym, że właśnie Filip był ewangelistą, a Efezjan 4:11 to potwierdza. Jego usługi jako diakona nie były już potrzebne, święci jerozolimscy byli przecież rozproszeni. Widzimy go wykonującego swój dar w zależności od Pana. Zauważmy, że głosił im Chrystusa. I to możemy zobaczyć w wersecie 34 również do porównania, gdzie ten sam Filip jest widziany, jak zajmuje się eunuchem i zwiastował mu Jezusa. Czy jest różnica między głoszeniem Chrystusa a głoszeniem Jezusa? Skąd ta różnica? Po prostu Samarytanie, choć byli obcą rasą, przez wieki zajmowali żydowską ziemię. Mieli swoją świątynię na górze Gerizim, mieli żydowskie pisma, mówili o cudzysłowie naszym ojcu Jakubie i przywłaszczali sobie żydowską nadzieję na przyjście Mesjasza. O tym widzieliśmy w Jana, 4 rozdział, 12 werset, gdy rozmawiała Samarytanka i także ten 4 rozdział Ewangelii Jana, 25 werset to potwierdza. Filip zatem wziął ich na ich własny grunt i ogłosił im Chrystusa. Głoszeniu towarzyszyło wiele znaków, takich jak wypędzanie duchów nieczystych i tym podobne. I wielka była radość w tym mieście. Jeden człowiek w szczególności został tak jakby sparaliżowany tą mową. Szymon Czarnoksiężnik, o którym tradycja ma bardzo wiele do powiedzenia, w dużej mierze bez wątpienia bajecznego. Przez lata sprawował wielki wpływ na umysły Samarytan, podając się za jakiegoś wielkiego i zyskał tytuł Wielkiej Mocy Bożej. Liczni uwierzyli świadectwu Filipa i zostali ochrzczeni. Z kolei Szymon Czarnoksiężnik był między nimi zdumiony cudami i znakami, które były czynione. Niestety to właśnie one go uderzyły, a nie Słowo Boże. I jeżeli zobaczymy Sergiusza Pawła w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 12 werset, to tam też jest podobnie.
Wiara oparta na cudach jest niewiele warta. Pan, gdy tutaj, no więc tutaj widzimy, że Pan Jezus nigdy nie ufał takim. I to też mamy potwierdzone w Ewangelii Jana 2 rozdział 23-25. Po cudzie zmiany wody w wino Pan Jezus tamtym nie ufał, którzy uwierzyli na podstawie cudu. Cuda mogą zatrzymać i przekonać intelekt i potwierdzić wiarę tam, gdzie ona istnieje. Tylko z kolei Słowo Boże może obnażyć serce i sumienie. Tego nieszczęsny Szymon nigdy nie poznał. I to też musimy mieć wzgląd, że Samarytanie przyklejali się do tradycji żydowskiej ku wielkiej przykrości Żydów, którzy nienawidzili Samarytan i nie mieli z nimi nic do czynienia. I kontynuując, widzimy, że wieść o dobrym dziele dotarła do Jerozolimy. A gdy apostołowie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Czy Filip miał pretensje i uważał za wtargnięcie ludzi, których miejsce w kościele było większe niż jego własne? Nie. Praca była jedna. Czy to w Jerozolimie, czy w Samarii. I wszyscy byli jednakowo zainteresowani. Poza tym moc ducha była zbyt głęboko odczuwalna na całym świecie, aby zostawić miejsce na takie małostkowe uczucia. Bóg miał szczególny powód, aby posłać Piotra i Jana w tym czasie. Nowo nawróceni nie otrzymali Ducha Świętego, wielkiego charakterystycznego daru chrześcijaństwa, lecz zostali po prostu ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Apostołowie modlili się za nich i włożyli na nich ręce, a oni otrzymali Ducha Świętego. Dlaczego taka kolejność? Dlaczego nie otrzymali ducha, gdy uwierzyli jak poganie później w Dziejach Apostolskich 10 rozdział? W tym możemy dostrzec mądrość Boga. Samaria i Jerozolima były przez wieki antagonistycznymi ośrodkami religijnymi. I gdyby Bóg postąpił z Samarytanami dokładnie tak samo jak z Żydami, kto może powiedzieć, że ta rywalizacja nie mogłaby w przyszłości odrodzić się pod chrześcijańskim imieniem? Czy nigdy nie znaliśmy czegoś takiego w chrześcijaństwie? Któż nie wie o zazdrości, jaka panowała w pierwszych dniach pomiędzy wielkimi ośrodkami chrześcijaństwa, szczególnie pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem, co w końcu doprowadziło do całkowitego rozłamu pomiędzy wschodem a zachodem? Bóg nie pozostawiłby otwartych drzwi, dlatego w czasach Filipa. Dlatego też musieli oni czekać na przyjście apostołów z Jerozolimy, zanim dar Ducha Świętego mógł być ich udziałem. W ten sposób Bóg związał tę pracę razem i zachował jedność. Święci na ziemi, czy to Żydzi, Samarytanie, czy poganie, są jednym ciałem, połączonym z jedną głową w chwale przez jednego ducha zesłanego z wysoka. Niezależność jakiegokolwiek rodzaju całkowicie mija się z umysłem Bożym. Wszystko to ujawniło, co było w sercu Szymona. Czytamy: gdy Szymon zobaczył, że przez nałożenie rąk apostołów udzielany jest Duch Święty, ofiarował im pieniądze, mówiąc: daj mi tę moc, aby każdy, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Lecz Piotr rzekł do niego: pieniądze twoje zginą wraz z tobą, bo myślisz, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz tym ani udziału, ani cząstki w tej sprawie, gdyż serce twoje nie jest sprawe w oczach Boga. Żałuj więc tej niegodziwości swojej i módl się do Boga, aby ci odpuścił myśl serca twego. Widzę bowiem, że jesteś żółci, gorzkości i w więzach nieprawości. On zdradził swoją zupełną nieznajomość Boga. Bóg objawił się jako dawca, bo bardziej błogosławione jest dawać, aniżeli otrzymywać. On dał swojego Syna, a w Nim życie wieczne dla nas. Również Duch Święty jest Jego darem, opartym na dziele Jezusa, ale o tym wszystkim Szymon nic nie wiedział. Przyciągała go władza i pragnął jej. Szukał on samouwielbienia, a nie Bożej chwały. Ponadto, gdy Piotr kazał mu pokutować i modlić się do Boga, on powiedział: módlcie się do Pana za mnie. Gdzie było zaufanie do Boga dla niego samego? Pan był dla niego nieznany.
Być może, że ludzki pośrednik mógłby działać w jego imieniu. Tak myślały od tego czasu tysiące zwodzonych dusz. W tym uroczystym momencie Pismo Święte opuszcza go i nie mówi nam nic więcej. Apostołowie wrócili do domu, ewangelizując w czasie swej podróży wiele wiosek. Samarytan. I jak widzieliśmy na początku ósmego rozdziału, Saul godził się na tą śmierć, a w owym czasie było wielkie prześladowanie przeciwko Kościołowi, który był w Jerozolimie i wszyscy byli rozproszeni po wszystkich krainach Judei i Samarii, oprócz apostołów, a ludzie pobożni zanieśli Szczepana do grobu i uczynili nad nim wielką żałobę. Saul zaś czynił spustoszenie w kościele, wchodził do każdego domu i chwytał mężczyzn i kobiety, aby ich uwięzić. Tak mówią Dzieje Apostolskie 8:13. Młody człowiek Saul strzegł szat tych, którzy zabili Szczepana. I to było opisane w Dziejach Apostolskich, 7 rozdział, 58 werset. Później zdewastował Kościół, nie litując się nad żadnym z chrześcijan, nawet nad kobietami. Człowiek religijny bez Chrystusa jest czasami dziką bestią. Ważne jest, aby zauważyć, że apostołowie nie byli rozproszeni. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie chciał, aby opuścili Jerozolimę, dopóki nie rozstrzygnął poważnej kwestii. Czy narzucać poganom prawo Mojżesza, czy też nie. I zobaczymy tę sprawę podczas rozważań nad rozdziałem 15. Powinniśmy również zauważyć, że to sami apostołowie zostali zleceni przez Pana Jezusa w ten sposób. Idźcie na wszystek świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu, o czym mówi Marka 16:15 w dłuższej wersji. Oni już otrzymali to polecenie, ale nie opuścili Jerozolimy. Pan ma swoje cele, ale w tym samym czasie on ma swój własny harmonogram dla ich wykonania. Tak też było z Saulem z Tarsu. Otrzymał on, po tym jak Pan mu przebaczył i go zbawił, zlecenie głoszenia Ewangelii łaski Bożej poganom, co jest napisane w Dziejach Apostolskich, 26 rozdział, 16-18. Ale minie wiele lat, zanim Saul, wówczas Paweł, w towarzystwie Barnaby, zostanie posłany przez Ducha Świętego na swoją ewangeliczną drogę. To widzimy w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, od 1-4. Był to długi okres przygotowań w Szkole Bożej, w tym 3 lata samotności na pustyniach arabskich, o czym pisze w Galacjan, 1 rozdział, 17 werset. W tym czasie bez wątpienia Duch Święty nauczył Saula, że jego Biblia, wtedy Stary Testament, ponieważ Nowy Testament nie był jeszcze napisany, od początku do końca mówiła o błogosławionej osobie Chrystusa, Syna Bożego. W taki sposób, że po powrocie znowu do Damaszku głosił Chrystusa, że jest Synem Bożym i wprawił w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że to jest właśnie Chrystus, o czym mówi Dzieje Apostolskie 9 rozdział 20 i 22 werset. Następnie spędził nieokreślony czas w ukryciu, że tak powiem, w Tarsie, miejscu swojego urodzenia, gdzie przebywał aż do momentu, gdy Barnaba odnalazł go i przyprowadził do Antiochii, gdzie cały rok zbierali się ze zborem i nauczali wielu ludzi, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 26 werset. Młodzi chrześcijanie dobrze by zrobili, gdyby się nad tym zastanowili. Ilu energicznych młodych ludzi, pełnych miłości Chrystusowej, uwierzyło, że Pan powołał ich do głoszenia Ewangelii i usługiwania Słowem Bożym. Ale zamiast czekać do czasu, który Pan Jezus im wskaże, aby publicznie przystąpić do Jego służby, rzucili się źle przygotowani do walki z oddziałami szatana i dokonali rozbicia okrętu wiary. Młodym chrześcijanom nie brakuje okazji doświadczenia o Chrystusie wśród niezbawionych członków ich rodzin, współpracowników czy innych uczniów w ich szkołach. Są też okazje do dzielenia się zaproszeniami i przyprowadzania ludzi na spotkania ewangeliczne, nie wspominając o możliwościach pocieszania chorych serc przez czytanie rozdziału z Biblii lub śpiewanie pieśni. Jednocześnie niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie szukali towarzystwa starszych, aby dowiedzieć się więcej o Słowie Bożym. Tymoteusz w ten sposób uczył się prawd Bożych w
towarzystwie apostoła Pawła, wiedząc, jak powiedział Paweł, od kogo się ich nauczyłeś. 2 Tymoteusza 3,14. Przebywając z nim w zgromadzeniach lokalnych, zborach, Pan Jezus przygotowuje każdego ze swoich sług pod warunkiem, że ludzie nie zepsują boskiego porządku swoimi formalnymi i pustymi systemami edukacji religijnej, zgodnie ze swoim szczególnym planem dla każdego sługi. Zazwyczaj atmosfera, w której zdobywamy wiedzę o rzeczach pańskich, a także chrześcijańskie doświadczenie, które jest również niezbędne, to lokalne, miejscowe zgromadzenie chrześcijan, gdzie zbieramy się razem z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie, gdzie On jest uznawany za głowę, wodza, gdzie Duch Święty może swobodnie kierować wierzącymi w wykonywaniu ich różnorodnych darów i gdzie świętość, która jest wskazana w Domu Bożym, jest utrzymywana bez skazy za pomocą wszelkich metod dyscypliny, jakie mogą być konieczne. No i jeszcze jedno. Nawet apostołowie Barnaba i Paweł nie wyruszyli na swoją misję bez prawej ręki społeczności od swojego zgromadzenia, czyli nie wyruszyli bez uściśnięcia dłoni tak zwanego, a gdy pościli i modlili się i włożyli na nich ręce, odesłali ich lub pozwolili im odejść. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 3 werset. Czy też tak jak jest gdzieś w Galacjan, że prawicę podali sobie Piotr i Paweł. Brat, który jest powołany w szczególny sposób do pracy pańskiej na zewnątrz, otrzyma po prostu poparcie zgromadzenia od braci, którzy go znali dostatecznie długo i rozeznali w nim pracę pańską. I to możemy też wspomnieć Dzieje Apostolskie 8:4. Przeto ci, którzy byli rozproszeni za granicą, szli wszędzie głosząc słowo. Pan Jezus używał wszystkiego dla jego dobra. Prześladowania, które wzniecił diabeł, sprawiły, że ci, którzy w przeciwnym razie pozostaliby w Jerozolimie, rozproszyli się wszędzie, głosząc dobrą nowinę o zbawieniu, nawet głosząc Ewangelię swoim dawnym wrogom. Filip udał się do miasta Samarii i zwiastował im Chrystusa, a lud jednomyślnie słuchał tego, co Filip mówił, słysząc i widząc cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wołając donośnym głosem wychodziły z wielu, którzy byli nimi opętani, a wielu porażonych i chromych zostało uzdrowionych i zapanowała wielka radość w tym mieście, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 5-8 wersetu. Kiedy Filip, jedyny sługa Pana, który w Nowym Testamencie nazywany jest ewangelistą w Dziejach Apostolskich 21:8, powodowany miłością do Chrystusa, poszedł głosić Chrystusa w Samarii, nastąpiła tam cudowna zmiana. Spójrzcie, co znalazł. Dzieło diabła. Duchy złe, duchy paralityków, duchy ślepców i wielki smutek. Ale kiedy łaska Boża zadziałała, wszyscy zostali uzdrowieni i zapanowała wielka radość. I to jest właśnie to, że w mojej duszy panuje dziś Boży pokój, ponieważ Chrystus mnie zbawił. Łańcuchy są zerwane, Jezus mnie uwolnił, wielka radość, jakże piękna, jestem szczęśliwy cały czas, bo widzę uśmiechniętą twarz Chrystusa i czuję wielką radość. I tutaj widzimy, że był tego typu człowiek tam, był pewien człowiek, który tutaj demonami blokował całą okolicę. Ale był pewien człowiek imieniem Szymon, który przedtem w tym samym mieście używał czarów i oczarowywał mieszkańców Samarii, podając się za jakiegoś wielkiego, któremu wszyscy dali posłuch od najmniejszego aż do największego, mówiąc, ten człowiek jest wielką mocą Bożą. I mieli na niego baczenie, bo od dawna czarował ich czarami, ale gdy uwierzyli Filipowi głoszącemu rzeczy o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Uwierzył też Szymon, a gdy został ochrzczony, trwał z Filipem i dziwił się, widząc cuda i znaki, które się działy. Mamy tu do czynienia z fałszywym prorokiem.
Mamy tu do czynienia z fałszywym prorokiem. Pismo Święte nie mówi nam, że magik Szymon kiedykolwiek żałował za swoje grzechy, a tym bardziej nie wierzył w Pana Jezusa Chrystusa. On wierzył swoim umysłem, a nie sercem. Wierzył w to, co widział na własne oczy, chodził według widzeń, a nie według wiary. On każe nam myśleć wielu, że uwierzyli w Jego imię, a gdy widzieli cuda, które czynił. Ale Jezus nie zobowiązał się do nich, nie miał do nich żadnego zaufania, o czym mówi Ewangelia Jana 2 rozdział 23-24 werset. Byli przekonani w swoich umysłach przez cuda, które widzieli na własne oczy, ale nie pokutowali. Szymon Magik odważnie i bez lęku podszedł do Filipa, jakby był współpracownikiem w dziele Pana. I wydaje się, że Filip, tak zajęty Ewangelią i tak szczęśliwy, widząc tak wielu nawróconych i ochrzczonych, nie dostrzegł, że Szymon był fałszywy. Co więc się stało? I tutaj widzimy w piśmie dalej. A gdy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana, którzy, gdy zeszli, zmodlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego, bo jeszcze na żadnego z nich nie spadł, tylko oni zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy włożyli na nich ręce, a oni otrzymali Ducha Świętego, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział 14-17 wersetu. Widzimy tu coś bardzo ważnego. Jak Pan zaczął działać, starając się zachować jedność ducha w więzach pokoju, o tym mówi Efezjan 4, rozdział 3, werset. Aby 1 Koryntian 12, 25 nie było rozłamu w ciele, ponieważ Żydzi nie mieli żadnych kontaktów z Samarytanami, o czym mówi m.in. Ewangelia Jana 4, rozdział 9, werset. A Samarytanie z pewnością utworzyliby w wyniku tego kościół samarytański, niezależny od kościoła żydowskiego. Ale Pan, przewidując to wszystko, nie udzielił Ducha Świętego wierzącym Samarytanom, mimo że zostali ochrzczeni, dopóki nie przybyli apostołowie z Jerozolimy, a następnie, widząc łaskę Bożą, podali prawą rękę, czyli wsparli ich, potwierdzili to działanie. Potwierdzili właściwą społeczność z Samarytanami okazaną publicznie, gdy Piotr i Jan modlili się za nich i nakładali na nich ręce. Wtedy Pan dał im Ducha Świętego i zostali włączeni w jedno ciało Chrystusa. I właśnie to możemy przeczytać w 1 Koryntian 12, rozdział 13, werset. Albowiem w jednym duchu wszyscy chrzczeni jesteśmy, a może lepiej wcieleni, w jedno ciało, czy to Żydzi, czy poganie, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy napojeni jesteśmy jednym duchem. Oczywiście w tamtych czasach istniał tylko jeden kościół, w którym nie było ani Żyda, ani Samarytanina, tylko członkowie ciała Chrystusowego. Zauważmy również, że Samarytanie nie otrzymali Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Nie było to nic więcej niż wyrażenie po prostu potwierdzenia społeczności. To Bóg dał im Ducha Świętego, który i nam dał swego Ducha Świętego, o czym widzimy w Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan 4:8. I tutaj możemy dalej przeczytać. A gdy Szymon zobaczył, że przez nałożenie rąk apostołów Duch Święty został udzielony, ofiarował im pieniądze, mówiąc: daj mi też tę moc, aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego, lecz Piotr rzekł do niego: pieniądze twoje zginą wraz z tobą, bo myślisz, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz ani części, ani udziału w tej sprawie, bo serce twoje nie jest prawe w oczach Bożych. Żałuj więc tej niegodziwości swojej i módl się do Boga, aby ci odpuścił tę myśl serca twojego, bo widzę, że jesteś w żółci, gorzkości, w więzach nieprawości. Wtedy odpowiedział Szymon i rzekł: módlcie się do Pana za mną, aby nie przyszło na mnie nic z tych rzeczy, któreście mówili. A oni, gdy złożyli świadectwo i głosili słowo Pańskie, wrócili do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach Samarytan, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, od
18 do 25 wersetu, ale także dalej Dzieje Apostolskie od 8 rozdziału 26 werset. I anioł pański rzekł do Filipa, mówię, stań, a idź ku południowi na drogę, która od Jerozolimy schodzi do Gazy, która jest pustynna, a on powstał i poszedł. To mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział 26-27. Kiedy Pan Jezus posłał Jonasza, aby udał się do Niniwy, Jonasz nie był mu posłuszny. Zapłacił za przejazd łodzią, która popłynęła w przeciwnym kierunku i został połknięty przez wielką rybę, o czym czytamy w Księdze Jonasza, 1 rozdział. Filip natomiast natychmiast wypełnił polecenie Pana Jezusa Chrystusa, wypełnił to polecenie i mimo, że został wysłany na pustynię, pozostawiając w Samarii wielkie zgromadzenie niedawno nawróconych, czyli można powiedzieć efekty, owoc swojej pracy, miłości w Ewangelii, to zastosował zasadę z 1 Samuela 15:22. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I tutaj dalej możemy zobaczyć w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział od 27 do 28. Oto pewien człowiek z Etiopii, eunuch o wielkiej władzy u królowej etiopskiej Kandaki, który miał pieczę nad całym jej skarbem, a przybył do Jerozolimy, aby oddać pokłon, wracał i siedząc w swoim rydwanie czytał Izajasza proroka. Dzieje Apostolskie 27-28, 8 rozdział. Ten człowiek, bojąc się Boga, był jeszcze duchowo głodny, jak wrócił z Jerozolimy, bo nie słyszał nic o Chrystusie. Przyniósł jednak ze sobą skarb, księgę proroka Izajasza, który pisał o cierpieniach Chrystusa i o chwale, która ma po nich nastąpić, jak to świadczył 1 Piotra, 1 rozdział, 11 werset. I tutaj możemy zobaczyć dalej w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział. Wtedy Duch powiedział do Filipa, zbliż się i przyłącz się do tego rydwanu. Filip podbiegł do niego i usłyszał, jak czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz, co czytasz? A on rzekł, jakże mogę, jeśli mnie ktoś nie poprowadzi. I prosił Filipa, aby podszedł do niego i usiadł z nim. To są Dzieje Apostolskie 29-31. Widzimy, że Filip przybył z północy, eunuch ze wschodu, spotkali się na skrzyżowaniu dróg. Gdyby Filip zwlekał choćby 5 minut z wypełnieniem polecenia Pana, przegapiłby spotkanie z eunuchem. Ufajcie i bądźcie posłuszni, nie ma bowiem innej drogi, by być szczęśliwym w Jezusie, jak tylko ufać i być posłusznym. Ufaj i wierz. Filip nie tylko odnalazł Etiopczyka, ale odnalazł go czytającego niezwykły fragment z Izajasza, który mówi o utrapieniach Chrystusa. I to możemy zobaczyć. Miejsce pisma, które czytał, było takie. Prowadzono go jak owcę na rzeź i jak baranek niemy przed strzygaczem. Tak on nie otworzył swoich ust. W poniżeniu jego sąd został odebrany, a któż oznajmi pokolenie jego, gdyż życie jego zostało wzięte z ziemi. A eunuch odpowiedział Filipowi i rzekł, proszę cię, o kim mówi prorok, o sobie samym czy o kimś innym. Wtedy Filip otworzył swoje usta, zaczął czytać to samo pismo i zwiastował mu Jezusa, o czym mówią Dzieje Apostolskie 8:32-35. Wierzymy, że Filip, ewangelista, nigdy nie miał większej radości niż wtedy, gdy wyjaśnił Etiopczykowi, jak proroctwo Izajasza wypełniło się co do joty w Jezusie, Baranku Bożym. Duch nie tylko nakazał Filipowi dołączyć do jego powozu, ale dokonał jeszcze większego dzieła. Już wcześniej przygotował serce eunucha, aby ten zrozumiał fragment i nawrócił się. A gdy szli dalej, przyszli do pewnej wody, eunuch powiedział, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip, tutaj widzimy, że był w ten sposób zapytany. I wtedy rozkazał więc rydwanowi, aby się zatrzymał i stąpili obaj do wody i Filip i eunuch ją go ochrzcił. Serce eunucha zostało poruszone, gdy uświadomił sobie, że cierpienia Chrystusa były dla niego. Uwierzył ewangelizatorowi później, że tak powiem, powiedział do siebie,
zabrali mojemu Zbawicielowi, Jezusowi, życie na tym świecie. Oczywiście, że chcę się z Nim utożsamić w Jego śmierci. To jest właśnie to, co widzimy w Rzymian 6 rozdział, 3 rozdział. Czy nie wiecie, że tylu z nas, co zostało ochrzczonych w Jezusa Chrystusa, zostało ochrzczonych w Jego śmierć? Dlatego też razem z Nim zostaliśmy pogrzebani przez chrzest śmierć, abyśmy, jak Chrystus został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my chodzili w nowości życia. Co mówi Rzymian 6 rozdział od 3 do 4 wersetu? I jeszcze z 8 rozdziału 33 werset. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa, tak, że eunuch już go nie widział i poszedł swoją stronę radując się. Bo poszedł swoją stronę radując się. Ten werset sugeruje wiele. Zostali wynurzeni z wody. Eunuch został zanurzony, a nie pokropiony. Filip zakończył już swoją służbę na pustyni i został porwany, rzecz niezwykła, przez ducha do innego miejsca i innej służby. Eunuch, który wrócił z Jerozolimy pusty, opuścił pustynię radując się, ponieważ spotkał Pana Jezusa Chrystusa. Nie potrzebował już Filipa, miał Chrystusa. I też Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 40 werset. Ale Filipa znaleziono w Azocie i przechodząc przez nie głosił kazania we wszystkich miastach, aż przyszedł do Cezarei. Od Gazy do Azotu było około 30 kilometrów, ale odległość jest niczym dla Ducha Pańskiego. Paweł został pochwycony do trzeciego nieba, o czym czytamy w 2 Koryntian 12 rozdział 2 werset. Filip po znalezieniu się w Azocie nadal był ewangelistą i stamtąd głosił Ewangelię we wszystkich miastach aż do Cezarei. Wiele lat później Filip ewangelista znajdowany jest w Dziejach Apostolskich 21 rozdział 8 werset. Ma córki, żonaty i z 4 córkami nadal służył Panu w Cezarei. Tam ów ewangelista, który został pochwycony, przyjął do swojego domu apostoła, który również został pochwycony. Z biegiem czasu obaj umarli, ale wkrótce nadejdzie dzień, kiedy oni obaj wraz z innymi chrześcijanami zostaną pochwyceni na obłoki, aby spotkać Pana w powietrzu, o czym czytamy w 1 Tesaloniczan 4:17. To była część 6. rozważań na temat Dziejów Apostolskich, 8 rozdział. Mam życzenie, żeby także nagrać 7 część.